Odcinek trzeci. Dlaczego nauka polskiego w tradycyjny sposób nie działa? Jeżeli nie słuchaliście moich wcześniejszych podcastów, pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Diana i prowadzę kanał Slow Polish Podcast. Jest to kanał, który pomaga osobom uczącym się języka polskiego ulepszyć ich umiejętności językowe przez słuchanie. W dzisiejszym odcinku będziemy się zastanawiać, dlaczego nauka w sposób tradycyjny nie działa. I co możecie zrobić, aby wasza nauka była bardziej efektywna? Czy zastanawialiście się, jak to się dzieje, że przynajmniej jednego lub kilku języków obcych w szkole, ale bardzo niewielu z nas umie się Komunikować tymi językami? Dlaczego nauka języków obcych tradycyjną metodą nie jest efektywna? Warto sobie na wstępie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest tradycyjna metoda nauki? Języków obcych. Myślę, że większość z nas zetknęło się z tą metodą nauki w szkole, a być może również stosowało ją w samodzielnej nauce języka. Ta skupia się na nauce gramatyki i zapamiętywaniu list słówek. Czy jest to najlepsza metoda nauki języka? Z pewnością nie. Możemy to powiedzieć z, z pełnym przekonaniem, jeżeli całymi latami uczymy się języka, ale pomimo wkładanego wysiłku nie umiemy się komunikować i nie rozumiemy, gdy ktoś do nas mówi. Gdy ktoś do nas mówi, można powiedzieć, że nauka nauce nie jest równa. Jeśli uczycie się, aby zdobyć certyfikat językowy innego podejścia niż kiedy uczycie się, aby rozmawiać. Podobnie jeśli uczycie się polskiego, aby móc czytać książki po polsku, macie inny cel niż osoba, która stawia sobie cel oglądanie polskiej telewizji. Ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego uczycie się polskiego i do czego dążycie. Wtedy Będziecie móc używać, móc używać odpowiedniej metody do obranego celu, aby osiągnąć sukces. Jeśli waszym celem jest komunikowanie się, umiejętnościami, które są wam niezbędne, są słuchanie i mówienie. Lingwiści, którzy zajmują się badaniem języka, doszli do wniosku, że odpowiedzią na pytanie, dlaczego nauka, nauka języka w sposób tradycyjny nie zdaje egzaminu, a więc nie działa, jest odpowiedź banalnie prosta. Bo uczymy się języków nienaturalnych. Co to znaczy? Zastanówmy się przez moment. Jak nauczyliśmy się naszego ojczystego języka? Czy stało się to przez naukę na pamięć? Jak zbudować zdanie w czasie przyszłym, lub przeszłym, lub zapamiętywanie słów? Nie! Nauczyliśmy się języka przez słuchanie. Słuchaliśmy naszych mam, babć, ojców, dziadków, starszego rodzeństwa oraz innych osób, które się nami opiekowały w ten sposób budowaliśmy podstawy naszej znajomości języka. Później dodaliśmy do słuchania, powtarzanie słów i zdań po naszych bliskich. Naukowcy stwierdzili, że dzieci uczą języków jeszcze przed przyjściem na świat w łonie matki. Głos matki jest dominującym głosem, jakiego słucha dziecko. Przez to naukowcy twierdzą, że nowonarodzone dziecko jest nie, tyl nie tylko w stanie rozpoznać głos matki, ale także odróżnić język, w jakim mówi matka dziecka od innych języków Uważa się, że wszystkie języki nieją na świecie tworzą razem bazę około 800 dźwięków. Naukowcy uważają, że każdy noworodek, który przychodzi na świat, ma niesamowitą niesamowitą Zdolność rozróżniania tych dźwięków, a w związku z tym ma on możliwość nauczenia się brzmienia każdego języka, z jakim ma kontakt. Badania naukowe wskazują, że jeżeli dziecko ma stały kontakt z jednym językiem, po około roku dziecko przyzwyczai się do dźwięków, które słyszy na co dzień. Przez stały kontakt z tymi samymi dźwiękami, mózg uznaje je za potrzebne i zapamiętuje je. W ten sposób dzieci stają się specjalistami w zakresie języka w zakresie języka którego słuchają i zarazem tracą zdolność rozróżniania dźwięków które nie należą do jego ojczystego języka przez to że mózgi dzieci dzieci uczą się specjalizować w konkretnym języku reszta dźwięków które mogą być rozróżniane przez dzieci, przestaje być dla nich ważna i maksymalnie po około 12 miesiącach zdolność ta, aby rozpoznawać dźwięki z różnych języków, zostaje zatracona. Uważa się, że nauka rozpoznawania dźwięków to pierwszy etap nauki języka. Etapem drugim jest rozpoznawanie słów. Dzieci uczą się kojarzyć słowa z dźwiękiem. Przykładowo, dzieci uczą się, że mama to osoba, która ich przytula i daje im jeść. Etapem trzecim jest formułowanie prostych zdań, takich jak Chcę bić, chcę jeść, chcę siku, jeść, chcę siku, chcę to mamy. Później, oczywiście zaczynamy budować bardziej skomplikowane zdania. Gdy uczyliśmy się naszego ojczystego języka, nie potrzebowaliśmy czynników, książek z ćwiczeniami i słowników. Przez słuchanie nauczyliśmy się języka w sposób naturalny. Nie chodzi o to, że gramatyka jest niepotrzebna. Oczywniki niej mówimy. Coraz bardziej poprawnie. Gramatyka jest po to, aby poprawić nasze umiejętności komunikacyjne. Niestety, jeśli nie słuchamy, nasz, nasze umiejętności komunikacyjne mogą być bardzo słabe. Jeśli nie jesteśmy w stanie Zrozumieć przekazu drugiej osoby w obcym języku, może się okazać, że nie umiemy posługiwać się tym językiem. Możemy powiedzieć, że gramatyka poprawia nasze umiejętności w zakresie używania języka. Ale nie uczy nas rozwijania języka. Jeśli nastawimy się na słuchanie materiałów w języku obcym i będziemy słuchać, będziemy słuchać ich wielokrotnie w ciągu kilku miesięcy możemy zrobić bardzo duży postęp, pracując regularnie. Jak często należy słuchać? Więcej, tym lepiej. Ważne jest, żeby robić to możliwie najczęściej. Jeżeli poświęcisz nawet kilka czy kilkanaście minut każdego dnia na słuchanie, Twój mózg będzie się przyzwyczajał do języka. Naukowcy stwierdzili, że zanim zapamiętamy nowe słowo, musimy mieć z nim kontakt przeciętnie od 15 do 20 razy. Czujesz, czujesz, że za pierwszym razem słuchanie podcastu jest dla ciebie wyzwaniem? To dobrze! To oznacza, że się uczysz i robisz postępy. Jeżeli przysłuchasz nagranie kilka razy, powinieneś domyślić się znaczeń części słów z kontekstu. Jeśli wolisz, możesz również wyszukać słowa, których nie znasz i po prostu je sobie. Przetłumaczyć. Ważne jest, abyś dobrze się przy tym bawił. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni nauką języków przez słuchanie, i ta metoda przyniesie Wam duże korzyści. Jeśli podobało się Wam to nagranie, polubcie je. I zasubskrybujcie, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych wideach podobnych do tego. Jeśli chcecie przeczytać tekst tego nagrania, on dostępny na blogu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do następnego razu.